Tak wygląda powiat żywiecki. Mamy zamiar obejść go dookoła. Zaczynamy od zapory w Porąbce. Widok z zapory w dół rzeki. Widok w górę rzeki na jezioro Międzygrodzkie. Zapora pozostaje za nami. Na przeciwległym brzegu jeziora malownicza budowla. Przypomina zamek. Idziemy betonową drogą, ale niedługo wejdziemy do lasu. Drogi widać zabudowania na żarze. Prześwicie między domami jezioro. Daleko w tle Romanka. Odchodzimy od jeziora i wkraczamy w las. Pod lasem nadal domy i droga asfaltowa. Wchodzimy na ulicę Szczytową. Podejście jest bardzo strome. Ktoś zabił salamandrę. Stromizna jest spora. Ale szlak zaraz przejdzie w trawers. Od elektrowni szczytowo-pompowej przebiega linia wysokiego napięcia. Spod linii wysokiego napięcia piękny widok na jezioro Międzybrodzkie i okoliczne góry. Widać też żar. Janusz dochodzi pod trakcję. W dole widać jezioro w Czańcu, a w oddali Kęty. Pod żarem ktoś sobie postawił dacze. Uważaj na mój patyk. Żebyś nie walnął. Ja mam uważać, czy ty. Z widokiem na Kozubnik. I Czaniec. Januszek musi zobaczyć wszystko. Świeża zieleń drzew. Szlak jest bardzo rozkopany. Przy szlaku rosną grzybki. Szczyt żaru tuż, tuż. Ciężko się szło.
widok w stronę Jeziora Żywieckiego. Start się nie powiódł. Górna stacja kolei. Paralotnie. Od kiedy jeździ kolejka, na Żarze przybywają tabuny ludzi. Wiatr jest zbyt słaby, żeby wystartować. W jeziorze wody niezbyt dużo. Już po remoncie kolejka funkcjonuje. Start się nie udał. Schodzimy skrótem do szlaku. Opuszczamy szczyt Żaru. Szlak prowadzi wzdłuż ogromnego obwałowania jeziora szczytowego. W tym miejscu szlak się rozwidla. W lewo niebieski do Kozubnika. Do Kozubnika 45 minut. Na Kiczorę też 45, a od Żaru odeszliśmy o 15 minut. Wchodzimy w las. Zostawiamy z tyłu jezioro. Szlak wiedzie lasem bukowym. Przeszkody na szlaku. Może jedna, bo przewodnik idzie. Jesteśmy obok kapliczki. Szlakiem nadkłada się bardzo dużo drogi. Skręcamy teraz w lewo, na Kiczorę. Chłopcy bananowcy. Wujek, zjadłeś banana? Tak. Jakie? Pół sekundy. Wujek już zjadł banana. Widok spod Kiczory. Czanieckie ujęcie wody. Siedzę na słupku. Siedział na słupku, na pół dup. Pokazał się zbiornik na Żarze. Wygląda jak wielki krater. Widać krater wulkanu z wodą.
Jesteśmy na Kiczorze. Spojrzenie na Żar ze szczytu Kiczery. Kiczory. Żuczek gnojowniczek z Kiczory. Którego znalazł Januszek. Prawda. Front burzowy. Minęliśmy szczyt Kiczory. Tracimy wysokość. A potem znów będziemy się wspinać. Widok ze szlaku. Droga w kierunku Puszczy Wielkiej. Widzisz, a widzisz. Dobry pomysł. Schodzimy na przełęcz. Jesteśmy na przełęczy Isepnickiej. Wujek z kamerą i moją maczu. Odeszliśmy już dosyć daleko od Żaru. Z tyłu widać Skrzyczne, a w dole Międzybrodzie Żywieckie. Droga prowadzi przez wielką porębę leśną. Z tyłu szczyt Kiczory lub Kiczery, a na drodze Janusz. Ze szlaku są naprawdę piękne widoki. A wzdłuż szlaku osuwiska. Dochodzimy na przełęcz Przysłop. Jesteśmy na przełęczy. Januszek już jest troszkę słaby. Do Kiczery już 45 minut. A do przełęczy Kocierskiej jeszcze godzina. Z przełęczy Przysłup wiedzie prywatny szlak do leśniczówki Wielkiej Puszczy. Idziemy stromo w górę w stronę przełęczy Kocierskiej. Jestem Rzymianin z włócznią. Chyba żmija mieszka. Widok w stronę Babiej Góry. Tym żeby... To piska to jest za wysoka. Chociaż 879 metrów nad poziomem morza. Widok ze szlaku. Był sobie potężny Bóg. I został po nim tylko pień, na który Januszek oczywiście musiał wyleźć. Tu jeden, drugi i trzeci. A ja je zdobyłem i teraz zdobyłem buków. Do przełęczy Kocierskiej już niedaleko, bo widać znajomy domek. Kiedyś w tej okolicy pobłądziliśmy. Cały czas idziemy czerwonym szlakiem. Jesteśmy na przełęczy Kocierskiej. A z restauracji słuchać muzykę. Przełęcz Kocierska. Ty wirus? Tata idzie za nami z tyłu, bo trochę się spóźnił. Ja zajadam tata, pewnego przyzwójka. Jakiego roda dzisiaj na podziewce? Ja się już wiem.
radio z Januszkiem Przypiwku na Przełęczy Kocierskim. Bufet obficie zaopatrzony. Opuszczamy ośrodek w Przełęczy Kocierskiej. I pada deszcz. No niestety, deszcz już zaczął padać. Ja przed zachodem słońca. W lesie obok ośrodka pięknie kwitnie barwinek. Januszek złapał żmiję zygzakowatą. Tak wygląda od przodu. A tak od tyłu. I zabieram ją do domu. To żmija zygzakowata. Którą zabiorę do domu. Schodzimy drogą w stronę Kocierza. Niedawno trochę pokropił deszczyk. Schodzimy zielonym szlakiem. Kręcamy na ulicę widokową. Robotnicy w środku lasu grają w kosza. Zamiast rąbać drzewa, to grają w kosza. Idziemy sobie leśną drogą. Jest pięknie. Zabudowania przy ulicy Widokowej. Januszek znalazł huśtawkę i wykorzystał okazję. Dałoby się tam na samą górę wyjść. Z ulicy Widokowej rozciąga się piękny widok. Góralska brama do prywatnej posesji. A teraz ja tam wejdę. Dwaj panowie Januszkowie schodzą sobie spokojnie ulicą widokową. To jest taka strasznie gładka. Domek w stylu góralskim. Doszliśmy do głównej drogi wiodącej przez Kocierz. W lewo do Kocierza Basie, w prawą stronę Żywca. Kaskada wodna na potoku płynącym przez Kocie. Szkoła podstawowa w Kocierzu Machczanickim. Tutaj podwieźli nas okazją dwaj panowie. Idziemy w stronę górek. Kapliczka przydrożna. Uwaga, bo ty... Bardzo ładnie ta kapliczka wygląda. Mijamy Kocierz Moszczanicki. Prawo do Żywca. Drzewo przygotowane pod gniazdo bociani, ale bociany niestety w tym roku się tutaj nie zadomowiły. Na skrzyżowaniu rzeźba przedstawiająca upadek Jezusa pod krzyżem. Tajemniczy słup na skrzyżowaniu. Nikt z okolicznych nie wie, co on symbolizuje. Dochodzimy do granicy Żywca.
wychodzimy z Łękawicy. Widać już komin w Żywcu na tle Grojca. No poczekaj. Januszek wysyła mamie SMS z wiadomością o braku transportu. Z drogi jest bardzo dobry widok na Łyskę. Słońce powoli kryje się za chmurami. W dole pokazało się jezioro. Kościół w Oczkowie. Jesteśmy na głównej krzyżówce z drogą Żywiec-Kraków. Przy głównej drodze bociany uwiły sobie gniazdo.